plastykę tej prezentacji, właśnie taką bardzo ciepłą i myślę, że po prostu oddającą charakter naszego bohatera tego spotkania, czyli Jacopa Tintoretto, który no właśnie był człowiekiem o takim, jak się wydaje, mocnym charakterze, człowiekiem, który dążył, wiedział do czego dąży, który był pełen energii w tym, co robił i tak było przez całe jego życie. No właśnie, a może coś bliżej o tym, że artyście. Dzisiaj ponownie zaglądamy do Wenecji. No tak to jest, że poprzednie spotkanie dotyczyło Tiepola, teraz Tintoretta, znowu jesteśmy w Wenecji, no ale trudno się dziwić. To było, jest bardzo wyjątkowe miasto, które koncentrowało, koncentruje w sobie uwagę całego ówczesnego świata, całego dzisiejszego świata. To się zupełnie nie zmieniło przez wieki. Wenecja jest odwiedzana przez ludzi ze wszystkich zakątków kuli ziemskiej. Także w przeszłości tak to właśnie wyglądało. No i stąd też właśnie ta profuzja artystów, profuzja malarzy, którzy, co tu dużo mówić, po prostu bardzo praktycznie znajdowali w tym mieście odpowiednie warunki rozwoju, znajdowali klientów, bo właśnie tam się tam w Wenecji koncentrował się i handel, i bankowość, i tam do Wenecji przyjeżdżali podróżnicy zewsząd, więc trudno się dziwić. Paradoksalnie właśnie ten rozkwit sztuk nie był ograniczony tym, że miasto było, jest położone na tych rozlicznych wysepkach, że jest otoczone przez wodę, że no, w zasadzie trudno jest bardzo transportować różne towary, w tym także no, materiały dla artystów, prawda? Bo w końcu oni też jakoś muszą te przybory, no, pędzle, farby, to nie problem. Natomiast jeżeli chodzi już o płótno do obrazów czy drewno na ramy, to już sprawa trochę się komplikuje. Do Wenecji wszystko było, jest dowożone wodą na łodziach. Tak więc w przeszłości nawet, co niesamowite, dowożono do Wenecji wodę, słodką wodę z lądu, beczkami. No i patrzymy na Tintoretta, to jego autoportret. Artysta całe życie spędził w tym pięknym mieście. Urodził się w 1518 roku, zmarł w 1594, czyli żył ponad 70 lat. Ja zawsze lubię podkreślać, ile artyści żyli, bo no w przeszłości nie było to takie oczywiste. Tintoretto musiał być rzeczywiście kimś o no, dobrym zdrowiu, właśnie to, może tak właśnie silna osobowość, dobrze to pokazywała, że on jest kimś takim no, krzepkim i jakby nie mały się go różne choroby. Mówię to nie bez, to nie jest tylko taka czysta dywagacja, ale jak o tym jeszcze wspomnę. Miasta, zwłaszcza duże miasta jak Wenecja, były w przyszłości nawiedzane często przez różne pandemie, zarazy. No i w przypadku Wenecji zdarzało się, nawet 1/3 ludności umierała, więc no, oczywiście choroby śmierć nie oszczędzały artystów, więc jakby mówię to jak najbardziej z tego, co powiedzmy przeczytałam, dowiedziałam się, tak? Więc jakby no, to jest też, myślę, że ciekawa wiadomość na temat Tintoretta. To jest ten autoportret, który teraz oglądamy, jest autoportretem z ostatnich lat życia artysty. I tutaj jakby Tintoretto nie idealizuje. On pokazuje siebie takim, jakim jest.
jest starszym mężczyzną, ma siwą brodę, siwe włosy. Tutaj na czole widoczne są takie zakola, tak? To jest dosyć istotne, bo jesteśmy w wieku XVI. Mówimy generalnie, że to jest czas renesansu. Tak naprawdę no, XVI wiek to jest jednak 100 lat, tak? Inne są idee dotyczące sztuki na początku tego wieku, inne są pod koniec stulecia, kiedy już renesans przełamuje się w barok, tam są jakieś oczywiście etapy przejściowe, to nigdy nie możemy wytyczyć takiej ostrej granicy. Niemniej jednak na początku stulecia no, wielcy Rafael, jeszcze Leonardo wytyczają jakieś no, wzorce dla sztuki, z którymi muszą się mierzyć inni artyści. Ich dzieła są podziwiane powszechnie. I teraz, no właśnie, to są dzieła, które określamy jak należące do pełnego renesansu, gdzie jest harmonia, gdzie jest piękno, dążenie też do ideału, a tymczasem tutaj, no właśnie, jesteśmy w latach 80. czy późnych latach 80. i tu już jest ten czas, kiedy no, Tintoretto ma już taką pozycję artystyczną, jest uznanym artystą i tak dalej. On przedstawia tu siebie takim właśnie, jakim jest. Co ciekawe, tak mi się skojarzyło, że może nie bez przyczyny pokazuje siebie tak na wprost i patrząc na nas, bo troszeczkę mi się ta jego twarz, broda kojarzy troszeczkę z takim wejrzeniem, spojrzeniem, charakterystyką Lwa Świętego Marka. To nie jest do końca bez przyczyny, bo te wizerunki Lwa Świętego Marka, które się w całym mieście pojawiają, gdzie można je obserwować, nie wiem, wykute w kamieniu i tak dalej, no one właśnie są, mają tak, czasem takie właśnie intensywne spojrzenie i być może to jest jakaś taka artystyczna, no nie chcę powiedzieć, że zabawa, albo jakby nawiązanie do konwencji tych twarzy, masek lwów. Ale dobrze, idźmy dalej, bo czekają nas piękne rzeczy. Tintoretto nie zawsze wyglądał tak jak w końcu lat 80. To jest jego 40 lat wcześniejszy portret, autoportret. No i jak widzimy, fryzury nie zmienił, zaraz to nie zmienił, ale tutaj widać to znowu to intensywne spojrzenie, tylko że to upozowanie jest tutaj nieco bardziej z jednej strony dynamiczne, z drugiej strony na pewno wzorowane na portretach Tycjana czy też Rafaela, ale ciekawa jest rzecz, bo tutaj mamy takie spojrzenie w bok, tak jakby artysta pracuje i to myślę, że tak tutaj już w skrócie mówię, artysta pracuje i do nas się odwraca. To jest, my najpierw o tym nie myślimy, kiedy tak patrzymy po prostu na ten obraz, ale kiedy będziemy to analizować, to rzeczywiście nawet to tutaj widać, że prawa ręka, co prawda nie widzimy już prawej ręki, ale to jest przedłużenie ramienia, które jest ewidentnie wyciągnięte w tą stronę, czyli jest zajęty malowaniem. Na pewno patrzy w lustro i po prostu siebie maluje. Wiele autoportretów malarzy w ten sposób wygląda. Można to ładnie prześledzić, jak oni właśnie po prostu no, muszą patrzeć w lustro, tak, żeby siebie przedstawić. No i tutaj widać też no, od początku chyba właśnie, że ta sztuka Tintoretta jest taka no, pełna energii. On oddaje tutaj właśnie swój charakter. Tutaj mamy to dosyć precyzyjne, jak na Tintoretta, zaraz o tym powiem, pociągnięcia pędzla, ale mimo takiego stonowania kolorystycznego, no właśnie, może to właśnie trochę tak jakby gwałtowne, to dużo powiedziane, ale takie energiczne odwrócenie się w naszą stronę, no nadaje temu obrazowi rzeczywiście nadaje temu obrazowi właśnie taką no, siłę przyciągania, że tak powiem. No i teraz tak, Tintoretto urodził się w Wenecji, ale wcale to nie znaczy, że miał od początku łatwo, bo tak jak powiedziałam, to było miasto, w którym żyło wielu artystów, wielu sławnych artystów. Konkurencja była niebywała.
No i właśnie, a Tintoretto nie miał jakichś takich koneksji, powiązań, nie miał, także w późniejszym życiu nie miał jakichś takich szczególnych patronów, z którymi byłby zawsze związany i którzy by go rzeczywiście, powiedzmy, delikatnie promowali, tak, żeby uzyskiwał zlecenia. Uczył się najpierw w warsztacie w pracowni Tycjana. Tak to było, że młodzi chłopcy właśnie ucząc się sztuki trafiali, ale też dziewczęta, co zaraz no właśnie zapowiadam, kolejna rzecz do opowiedzenia. Uczyli się w pracowni prowadzonej przez mistrza. To było w zasadzie przedsiębiorstwo. Mistrz był tak jakby, no jego nazwisko było marką i on z jednej strony uczył, z drugiej strony no powiedzmy to, wykorzystywał pracę swoich uczniów, którzy często pomagali w przygotowaniu farb, przygotowaniu podłoża do malowania itd., itd. No i Tintoretto trafił właśnie do Tycjana, który go podziwiał. To był artysta starszy o pokolenie, czyli tak jakby z pokolenia jego ojca. No i rzeczywiście to jest coś, co potem w ogóle przewija się przez całe życie Tintoretta, właśnie z jednej strony ten podziw, a z drugiej strony odrzucenie przez Tycjana, który podobnie tylko przez bardzo krótki czas, że tak powiem, tolerował Tintoretta w swojej pracowni, a potem, jak dopowiadają różni biografowie, no Tycjan chyba się zorientował, że ma bardzo dobrego ucznia i wyczuł zagrożenie. I po prostu odrzucił Tintoretta. Po prostu kazał mu opuścić pracownię i nauka się skończyła. Dobrze, zobaczmy, co dalej mamy. Ach, no właśnie. No i tak jak mówiłam, Tintoretto wcale się jakby z jednej strony nie zraził tym, znaczy trudno powiedzieć, bo nie znalazłam jakiejś tutaj relacji, czy on jakoś to bardzo przeżył. W każdym razie, tak jak mówię, cały czas miał respekt dla Tycjana, ale nie tylko dla Tycjana. Tu jest taka napisana po włosku dewiza Il disegno di Michelangelo ed il colorito di Tiziano, czyli rysunek Michała Anioła i kolor Tyziana. To jest fraza, którą właśnie Tintoretto kazał umieścić, czy umieścił po prostu nad wejściem do swojej pracowni. To znaczy, że podziwiał rysunek Michała Anioła, w sensie takim kompozycyjnym, jakby zarysów postaci i kolorystykę Tycjana, czyli to są jego dwa wyznaczniki. To są dwa punkty odniesienia przez całe artystyczne życie Tintoretta. Trzeba powiedzieć, że on był właśnie, no, właśnie wyznaczył sobie te dwa punkty, ale to są bardzo ambitne punkty. To pokazuje charakter Tintoretta, który no właśnie dążył do zawsze do tego, co najwyższe. On jakby nie godził się z jakąś taką swoją, powiedzmy, nie jakąś właśnie bardzo dobrą pozycją na starcie życia. Wiemy, że żył dosyć biednie, zbierał różne odlewy rzeźb, na podstawie których mógł studiować. Tak się wówczas uczono. Zresztą przez wieki, aż po wiek XIX, dobrze, do końca XIX wieku, że właśnie w pracowniach artystów, w różnych akademiach znajdowały się odlewy gipsowe sławnych rzeźb, które były uznane za rzeźb starożytnych, ale też nowożytnych, na podstawie których właśnie uczniowie uczyli się sami komponować, rysowali, odtwarzali, no właśnie, rysunek, kompozycje, nie wiem, różne cechy tych rzeźb, żeby po prostu wyrobić sobie dobry sposób przedstawiania ludzkiego ciała i jego modelowania i tak dalej. A więc Tintoretto zbierał takie odlewy, płasko rzeźby, także druki różne, ryciny drukowane na papierze i uczył się sam potem, tak mówią biografowie.
No i udało mu się między innymi nabyć też modele, jak podają, modele rzeźb Michała Anioła, które studiował w wielu rysunkach i pod różnymi kątami też ustawiał te rzeźby, więc żeby po prostu uzyskać widok na daną rzecz z różnych punktów widzenia, ćwiczyć to perspektywiczne przedstawianie. No i na koniec Jezus rzekł do niej, nie zatrzymuj mnie. No i to jest właśnie to łacińskie sformułowanie, przepraszam, noime tangere. W historii sztuki ta scena jest właśnie znana pod tym tytułem, więc jakby gdziekolwiek pod obrazem, gdziekolwiek takie obrazy nowożytne się znajdują w muzeach, to one zwykle właśnie mają ten tytuł. No i kolorystyka Tycjana. No i mamy tutaj i niebieskości, i zielenie, i intensywny kolor sukni Marii Magdaleny. I okazuje się, że Tycjan potrafił to wszystko zharmonizować. To właśnie charakteryzowało jego sztukę. Potrafił doskonale te kolory koło siebie położyć w taki sposób, żeby one nie dawały jakiegoś efektu zgrzytu, żeby nie było z kolei jakiegoś w drugą stronę efektu jakiejś takiej miałkości, nazwijmy to, kolorystycznej. No niesamowicie tutaj rzeczywiście działa i światłem tam, zwłaszcza kiedy w dali, kiedy patrzymy na horyzont, no to niewątpliwie musiał Tycjan doskonale obserwować naturę, bo tutaj mamy takie piękne zestawienie właśnie tej linii horyzontu z jaśniejącym o poranku niebem. Także widzimy, że Tintoretto no, wybrał sobie naprawdę wielkich mistrzów i niesamowicie wysoko postawił sobie poprzeczkę. Oczywiście od razu nie został wielkim mistrzem, to jest jeden z, czy w ogóle pierwszy chyba zachowany jego obraz. Inne nie przetrwały. Wiemy, że jakieś powstawały i były podziwiane, ale nie przetrwały. Ten namalował Tintoretto w wieku 24 lat. I znajduje się do dzisiaj w Santa Maria dei Carmini w Wenecji. To jest kościół w dzielnicy Dorso Duro. No, całkiem spory kawałek od placu Świętego Marka. Ale właśnie, no, warto zaglądać do innych dzielnic, kiedy jesteśmy w Wenecji, nie tylko iść tam, gdzie tłoczą się turyści, ale właśnie zaglądać do różnych weneckich kościołów i nie tylko kościołów. Bo tam są prawdziwe cuda, rzeczywiście, obrazy Tintoretta. One są, to co stworzył jest najczęściej tak dużych rozmiarów, że nie nadawało się do transportowania i generalnie te jego dzieła pozostały tam, gdzie w tych miejscach, dla których je stworzył. Dosyć ważna rzecz, bo nie powiedziałam tego jeszcze, a cały czas mówię Tintoretto, ale de facto artysta nazywał się Jacopo Robusti. Natomiast Tintoretto to jest jego przydomek, który oznacza tyle co farbiarczyk, syn farbiarza, bo tym się zajmował jego ojciec. Patrzymy na ten obraz Kain i Abel, czyli znowu historia biblijna. No właśnie, co artyści wtedy mogli przedstawiać, albo były to obrazy zamawiane, obrazy o tematyce religijnej, albo sceny z dawnej historii starożytnej, jakieś takie moralne, niezwykle jakiejś takiej wymowie, czasem sceny obraz ukazujące sceny z życia danego miasta, z jego historii, zostały portrety, no jakby tutaj nie była jakaś wielka jakby możliwość wyboru, nazwijmy to, martwe natury w tamtym czasie jeszcze nie funkcjonowały jako samodzielny pejzaż. Mówimy o XVI wieku, tak zasady, więc jakby tutaj w tych, nie dziwmy się, że ja ciągle będę pokazywać malarstwo właśnie religijne, no bo taka była praktyka. Kain i Abel, no scena bardzo, bardzo burzliwa, bardzo dramatyczna i żeby pokazać i emocje i jakby no dramat tego wydarzenia, które będzie miało konsekwencje dla całej ludzkości, jak to opisuje Biblia, no, artysta musiał zastosować jakieś specjalne środki, na czym on mógł zadziałać.
żeby zrobić na nas wrażenie. No więc tutaj podział kompozycją. No i to jest właśnie to, o czym już wspominałam. Figura ludzka ukazana pod różnymi kątami. O ile Kain stoi mocno na nogach i pochyla się, żeby zadać no, ostateczny cios swojemu bratu, no ale jego figura też jest pochylona. Dzięki temu artysta dał sobie możliwość ukazania takich bardzo umięśnionych pleców. To też był taki właśnie popis umiejętności ukazywania ludzkiego ciała, takiego jakim no, może być. Z różnych właśnie też w takim ostrym, bocznym świetle, które jakby wydobywa niektóre mięśnie, niektóre są w cieniu, więc to daje rzeczywiście taki efekt no, też trochę teatralny, prawda? Bo właśnie w teatrze mamy do czynienia z takimi efektami, kiedy są jakieś światła, nie wiem, z boku, z góry i one powodują też takie różne kontrasty światła. To już jest to takie działanie protobarokowe, które zapowiada następne stulecie, następną epokę. No i figura samego Abla, który też jest ukazany w takim no, niebywałym, jakimś naprawdę w niebywałej pozycji. No, ale to jest moment walki, tak? Nie dość, że jest ukazany tak od strony głowy, tutaj podpiera się prawą ręką o kamień, jest jednocześnie jakoś skręcony, lewa noga zwrócona w lewą stronę. Tutaj mamy już z kolei prawa ręka jest silnie wyciągnięta w bok, więc ta figura też jest taka właśnie no, bardzo dynamicznie rozciągnięta. Czyli właśnie światło cień, te studia na podstawie właśnie różnych figur, które prowadził, to wszystko dało tutaj efekt, tak? To, że mógł właśnie uzyskać takie wrażenie takiego napięcia i dramatyzmu tej sceny. A kiedy spojrzymy jeszcze tutaj sobie z boku, bo tu jest taki nagle bardzo spokojny jakby kawałek niebieskiego nieba, no tutaj chyba właśnie możemy sobie przypomnieć Tiziana, prawda, z jego pięknym kolorytem. No i właśnie, mówiąc o Tizianie, Tizian, tak jak powiedziałam, cały czas był dla Veroneza wzorem, przepraszam, dla Tintoretta wzorem i obaj tworzyli w tym samym mieście. Wenecja, co by nie mówić, była bardzo ludnym miastem. Niemniej jednak, jeżeli Państwo byli albo będą, no, to jest miasto, które, w którym się oczywiście człowiek porusza na piechotę, ale jakby te odległości nie są, są takie do przebycia, nazwijmy to. Wenecjanie żyją w ten sposób, że no, mają wiedzę generalnie o swoich współmieszkańcach dosyć dużą i jakby tam wiadomości się dobrze roznoszą. No, Wenecja słynęła też zawsze z tego w pewnych wiekach, że miała znakomity system informatorów, także informatorów wewnętrznych. Istniały skrzynki, które do tej pory można zobaczyć w różnych miejscach miasta, gdzie można było wrzucać donosy czy informacje o tym, co się dzieje. Więc no, tym bardziej, kiedy Tiziano Vecelli namalował jakiś obraz, to na pewno wszyscy jego koledzy artyści o tym wiedzieli i biegli zobaczyć, co też wielki Tizian zrobił. No i co namalował, więc tak samo oczywiście na pewno robił i zrobił właśnie Tintoretto, bo mam tu chyba zestawienie, tak. No właśnie, widzimy, że no, troszeczkę jest różnica jest pewna, ale jednak to wykręcenie ciała Abla jakby jest tutaj analogiczne, tak? To takie rozpostarcie, gwałtowne rozpostarcie ramion, ta dominująca figura Kaina. Oczywiście można było to, jak wiemy z przykładów innych wielu artystów, wielu innych artystów malowanych przez wieki, no można było to na pewno w zupełnie inny sposób namalować, a jednak cały czas no, Tintoretto uznawał tą no, w pewnym sensie wyższość Tiziana i jakby no, uważał jego kompozycję, tak? To było też bardzo, bardzo ważne. W ogóle w tamtych czasach nowożytności wcześniej było też tak, że jeżeli artysta wypracował jakiś
nazwijmy to wzór przedstawienia, właśnie jeżeli chodzi o kompozycję, o ustawienie figur, to dla innych artystów naśladowanie tego nie było hańbą, wręcz przeciwnie, to znaczyło, że oni podążają właśnie za wzorami szanowanych artystów, że idą dobrą drogą, więc by Tintoretto w to się wpisał. I to jest dzieło, które jest chyba jest takim jakimś, nie wiem, przełomem. Tak ja to przynajmniej odbieram, bo to jest praca, która jest taka jakby bramą, nie wiem, początkiem takiej twórczości rzeczywiście już bardzo indywidualnej Tintoretta, jego bardzo indywidualnego stylu. I co tutaj możemy powiedzieć, patrząc na to, jak się ta sztuka, prawda, od tego prostego obrazu, który pokazywałam na początku, w wieku 24 lat namalował ofiarowanie Jezusa w świątyni, tutaj do tego cudu świętego Marka, cud z niewolnikiem tak zwany. No i teraz tak, mamy tutaj do czynienia właśnie, czy jest rysunek Michała Anioła? Chyba tak, bo kiedy popatrzymy na te rozmaite postaci, no to jednak widzimy, że Tintoretto musiał się tu niesamowicie napracować, bo mamy do czynienia tak, idąc od lewej, tutaj z figurami, które są umieszczone wyżej w stosunku do głównej sceny i się pochylają w dół. Potem mamy taką kobietę, niosącą dziecko, która tutaj stoi na jednej nodze, drugą się jakoś tu opiera, nie wiem, jakiś piedestał i jednocześnie odwraca głowę, się wykręca w stronę tej sceny, więc to jest taka, no, jakby to powiedzieć, ta poza jest taka troszeczkę, może nie tyle co nienaturalna, ale widać, że tutaj Tintoretto eksperymentuje właśnie specjalnie, każdej z tych osób chce nadać inną pozę, że to jest takie wyrafinowanie. Oczywiście, no, to nagie ciało tego tytułowego niewolnika, który jest ukazany, no, po prostu w idealnym, takim bardzo dobrze widać, że przestudiowanym skrócie. No, samo ciało jest doskonale też przedstawione i no, muszę to powiedzieć, ale podobnież Tintoretto studiował nie tylko te gipsowe odlewy, o których wspominam, ale też ludzkie zwłoki, co się artystom zdarzało w przeszłości. No dobrze, teraz po tym szoku możemy iść dalej. Tu jest centralna też taka figura, postać w turbanie. No tutaj też widzimy jakieś takie, już może lżejszy taki skręt, ale też Tintoretto tutaj, no nie chcę powiedzieć, eksperymentuje, ale właśnie no znowu nadaje indywidualną pozę, zupełnie inną od pozostałych postaci. Jedna noga jest tutaj, znowu stoi w takim rodzaju kontrapostu, tak to nazywamy w historii sztuki, silnie się spiera na prawej nodze, lewa jest tak troszkę wysunięta do tyłu. Ciężar powoduje, że przeniesienie ciężaru na jedną nogę, że ta postać zyskuje taką dynamikę ruchu. No i generalnie wszystkie te postaci są scharakteryzowane bardzo indywidualnie. No i oczywiście to, co najbardziej chyba się rzuca w oczy, czyli po prostu postać, sama postać świętego Marka. No, nie jest on przedstawiony jako taki bardzo nobliwy święty, bo tutaj, no i odsłonięte ma stopy, nogi, zlatuje gdzieś właśnie z góry, jakby z nieba, interweniując, żeby ocalić tego niewolnika, który według legendy w jakiś sposób sprzeniewierzył się, że użyję tego słowa, swojemu panu. Zamiast, nie wiem, przepraszam, ale tutaj nie ma jakiegoś dokładnego opisu, co dokładnie zrobił, ale w każdym razie zamiast wykonać polecenia swojego pana, udał się do miejsca kultu świętego Marka, żeby oddać mu cześć, bo był jakby prywatnie czcicielem świętego Marka. No i oczywiście potem miała go spotkać za to kara cielesna. Tutaj widzimy jakieś różne straszne narzędzia na przy dolnej krawędzi obrazu. No i zdarzył się cud, święty Marek interweniował, te narzędzia, nie wiem, popękały, rozpadły się.
Więc tyle, jeśli chodzi o legendę świętego Marka. Natomiast chciałabym zwrócić jeszcze uwagę na jedną ważną rzecz. Mianowicie właśnie Tintoretto stawia tutaj na figury, stawia na kolor też. Bardzo intensywne barwy, czerwienie, mocne tutaj takie ochrowe, żółcie, niebieskości i to wszystko w takim jeszcze właśnie mocnym świetle skąpane i skontrastowane z tym pięknym ogrodem, widzimy ogrodzenie, ogród i takie spokojne niebo. I to jest też ciekawe, bo jakby to spokojne światło też oddaje taką, nazwijmy to, pozytywną stronę tego cudu, co niewątpliwie też było jakby przemyślanym zamiarem artysty. I jedna jeszcze uwaga, mianowicie twarze. Wiele z tych osób ma, może być ukryte przez artystę twarzy. Tutaj niewiele się dzieje. Jeżeli te twarze widzimy, to one są w zasadzie spokojne, nie wyrażają zbyt wiele emocji, czyli jakby to nie jest to nie był punkt jakby najważniejszy dla artysty, przekazywanie emocji przez twarz, przez jej wygląd. Jest jeszcze zbliżenie właśnie tej sceny. Niesamowite i charakterystyczne dla Tintoretta jest też ten sposób kładzenia świateł czy bieli, które tutaj są takie bardzo, bardzo szkicowe, jeżeli chodzi o postać Chrystusa, które sugerują też jakąś taką, nie wiem, przezroczystość materiałów czasem i on to potem to zostawiał nawet w ukończonych obrazach. Tutaj mamy właśnie przykład dzieła o tytule Odnalezienie Mojżesza, historia ze Starego Testamentu. Wiemy, że to się w opisie działo w Egipcie, no ale jednak umieszczone jest, Tintoretto nie był w Egipcie. Trudno powiedzieć, czy ktoś w ogóle tak mógł mu opowiedzieć o tym, jak tam wygląda, więc scena jest umieszczona w takim krajobrazie nowym, europejskim, no ale też miała jakby trafić w nie wiem, czy w gust, ale po prostu była tworzona dla ludzi, którzy żyli w Europie, tak? Oni potrzebowali jakby zrozumienia tej sceny i po prostu odniesienia też tego religijnego wydarzenia jakby do swojego świata, więc to był taki świadomy też artystyczny wybór właśnie przenoszenia tych historii biblijnych w, nazwijmy to, otoczenie europejskie. No i znowu to jest to, o czym już mówiłam, ta pewna taka jakby pewna szkicowość, ale jednocześnie szkicowość, która sugeruje przezroczystość materii, jakiegoś takiego właśnie, nie wiem, tiulu, który okrywał małego Mojżesza w połysce. Więc to jest, nazwijmy to, odkrycie Tintoretta, który wspaniale właśnie w ten sposób, malując taką, wydawałoby się chyba taką suszą po prostu farbą, mógł osiągnąć takie właśnie świetne efekty, też jak tutaj w tym takim welonie egipskiej królewny, takiej pewnej przezroczystości, też takiej połysku materii. A jednocześnie, jakby stosując tą samą technikę, uzyskał, tutaj powiększenia, ten fragment po prawej stronie. Jednocześnie w ten bardzo szkicowy sposób oddał to, co dzieje się w tle tego wydarzenia, prawda? No oczywiście to nie wszystkim się podobało, to ten sposób, w jaki malował, bo Tintoretto chciał otrzymywać dużo zleceń, chciał je otrzymywać, tak jak mówię, sam musiał się o to starać, mimo tego, że właśnie malował i dla takiego dobrze Moczeniego, tak jak pokazałam go przed chwilką na obrazie, ale jednak z tego co się dowiadywałam, nie miał jakiegoś takiego stałego wsparcia, więc to był jakiś taki kompromis między właśnie, kiedy wykonywał zlecenia właśnie, z jednej strony chciał malować dużo, dobrze, no i wypracował właśnie taki szkicowy, nazwijmy to, styl. I teraz może jeszcze przy tej okazji
No właśnie, no. Pokażę Paola Veronese, jednego z ważnych konkurentów oprócz Tyciana. Veronese, jak wskazuje jego tutaj przydomek, pochodził z Werony, z niedalekiej Werony, z regionu Veneto. Pojawił się w Wenecji w latach bodajże właśnie 50-tych, 60-tych. No i no, okazało się, że przybył jeszcze jeden konkurent. Tak, więc Tintoretto tutaj musiał szczególnie jeszcze zabiegać. Zaraz powiem o ciekawej anegdocie, przekażę, opowiem ciekawą anegdotę na ten temat, jak musiał właśnie zabiegać o zlecenia. Między innymi tutaj jest niebowzięcie pędzla Tintoretta, ale ubiegając się o to zlecenie, zgłosił się do, no właśnie, jezuitów i jezuiti, kościół jezuitów w Wenecji, i co zaproponował? Że on dowiedział się o tym, że Tintoretto też się ubiega o zlecenia, i zaproponował, że on namaluje. Może namalować obraz niebowzięcia. Jeżeli chcą mieć obraz Tintoretta, przepraszam, Veroneza, bardzo proszę, on namaluje go w stylu Veroneza, zrobi to taniej i szybciej. I udało mu się. Może parę słów jeszcze w ogóle o samym Tintoretcie, bo skoro dom, to jak mu się tam żyło w tej Wenecji w ogóle. Tak jak wspominałam na początku, nie był synem farbiarza. Tutaj są przekazy, że na początku życia właśnie no, nieszczególnie jakoś mu się powodziło finansowo. No, stąd może właśnie ten jego zapał do tego, żeby ciągle jednak te zlecenia otrzymywać. No i jeżeli chodzi też o to, jak on żył jakby na co dzień, to wiadomo, że większość czasu spędzał w swojej pracowni, stronił od ludzi, za to otaczał się kotami i no właśnie, miał też swoich współpracowników. Wśród nich były jego dzieci przede wszystkim, synowie i córka. No i okazało się, że ta córka Marietta jest w ogóle zdolniejsza niż jej bracia. Ale to Mariecie też pokażę jeszcze jej portret. Natomiast biografowie Tintoretta noszą o tym, że on był bardzo, bardzo inteligentną osobą, że oprócz właśnie takich też takiej zaciętej ambicji, był też osobą, która potrafiła być taką, wyrażać się w sposób taki, nazwijmy to, dowcipny i jakoś jakby ładnie formować wypowiedzi. Interesował się literaturą, należał do jakichś takich, nazwijmy to, towarzystw, które zajmowały się właśnie literaturą, grał na lutni i tych instrumentach. Projektował kostiumy teatralne i nie wiem, być może także tutaj wspominane o różnych maszynach, ale myślę, że może to być związane też właśnie z teatrem. No i mimo tego, że z jednej strony jakby stronił od ludzi, ale to chyba wynika raczej z tego, że po prostu bardzo dużo pracował, także w nocy, bo to nie jest tylko tak, że my dzisiaj jesteśmy zapracowani, właśnie ktoś mówi, po nocach wykonujemy różne zadania, nie, w przeszłości to też tak było. Więc oprócz tego, że jednak opisywano, że jego towarzystwo jednak, przybywanie w jego towarzystwie było jednak bardzo, bardzo przyjemne. Tak jak wspominałam, jego żona była córką, nazwijmy to, szefa tej skuoli, tak? Więc jakby tutaj no, widzimy taki bardzo wyraźny, bezpośredni związek, dlaczego Tintoretto otrzymał zlecenie na namalowanie tych obrazów. Więc tutaj no, rzeczywiście był, no, nazwijmy to, zapobiegliwy pod różnymi względami, chociaż żeby oddać sprawiedliwość temu arty Jakobowi, muszę powiedzieć, że to nie do końca było takie może wyrachowane, tak i nie. Taka była praktyka życia. Często było tak, że jeżeli chodzi o malarzy, często się nawzajem jakby wrzeniano w swoje rodziny. Kiedy opowiadam o Tiepolu, wielkim freskancie weneckim XVIII wieku, on się wrzenił w sławną rodzinę malarzy, w rodzinę Guardi na przykład. Tak? No to była też chyba rzeczywiście taka po prostu wygodna praktyka.
praktyka, przepraszam, bo jak pozostawano też w swoim środowisku, łatwiej było jakby się poruszać, zdobywać zlecenie i tak dalej, i tak dalej. Więc było to praktykowane w Italii, ale nie tylko w Italii. Przecież Rembrandt chociażby wrzenił się też w rodzinę handlarza dzieł sztuki i sam na początku swojej kariery zajmował się po prostu sprzedażą obrazów innych artystów, więc jakby tak to wyglądało. No właśnie, i tutaj znowu zrobię podgląd albo spojrzę w notatki, co mam następnego. Och, właśnie, dobrze, to dzieło rzeczywiście no, bardzo, bardzo robiące duże wrażenie. Znowu scena z legendy do świętego Marka, tego oczywiście głównego patrona Wenecji. Tintoretto jakby niejednokrotnie pokazywał scenę z życia tego świętego. Widzieliśmy ten cud świętego Marka z niewolnikiem, to była taka bardzo, przepraszam, tak powiem, kolorowa scena, prawda? Mimo tego dramatycznego wydarzenia, ona była taka jakby bardzo, powiedzmy, że pozytywna, taka pełna koloru, nadziei. No tutaj no, charakter też jest być może po prostu no, dostosowany do, jakby to powiedzieć, no, do sytuacji, bo to jest, zdaje się, ten moment właśnie, kiedy Wenecjanie wykradają, to jest źle powiedziane, ale może ratują szczątki relikwii świętego Marka z kościoła w Aleksandrii w Egipcie, bo doszła do nich wieść. To jest może długa historia, ale jakby ją krótko opowiedzieć. Wenecki statek przypadkiem dobija do, niesiony burzą, dobija do wybrzeże Egiptu, tam się zatrzymuje. Wenecjanie dowiadują się od miejscowego duchownego, że jest zamiar, lokalny sułtan nosi się z zamiarem zniszczenia miejsca kultu świętego Marka, ponieważ chce wykorzystać jakby, no, miejsce, materiały budowlane z tej powiedzmy, no nie wiem, dokładnie nie jest to chyba opisane, ale powiedzmy, że no właśnie tego miejsca kultu po prostu. No i postanawiają, zresztą też po takiej wizji od samego świętego Marka, postanawiają te jego relikwie no, uratować, nazwijmy to, i przewożą je do Wenecji. To jest w dużym skrócie historia tego, jak święty Marek stał się patronem Wenecji. Tam jest jeszcze dużo innych wątków, no ale to jest właśnie bardzo takie no, wydarzenie no, właśnie pełne dramatyzmu, napięcia, bo tutaj Wenecjanie musieli uciec się do pewnych podstępów, to jest opisane w legendzie. No i Tintoretto ukazał tą scenę właśnie w sposób taki, który to napięcie, dramatyzm dobrze pokazuje, bo mamy tutaj po obu stronach tego prostokątnego placu, tak się wydaje placu, do którego tutaj w zamknięciu znajduje się najprawdopodobniej właśnie ta świątynia. Oczywiście bardzo taka, no, to jest oczywiście czysta fantazja artysty. Mamy tutaj bardzo taki ostry zbieg tych linii perspektywicznych, powtarzający się zresztą, no, na pewno nam się przypomina plac świętego Marka z Wenecji, taki powtarzający się ciąg arkad, w których wbiegają różne postaci. Tutaj mamy też jeźdźca gdzieś na końcu placu. No właśnie to jest takie ostre ujęcie tych linii perspektywicznych. One tak bardzo gwałtownie się zbiegają tam w tą zamykającą plac fasadę. Mamy tutaj jeszcze takie dwie postacie, które chyba, tak się wydaje, jakby próbowały powstrzymać tutaj Wenecjan przed zabraniem ciała świętego Marka. Mamy wreszcie burzę. No i też te postacie niosące ciało świętego Marka, które są tak różnie oświetlone. Zwróćmy uwagę, że na przykład twarz tego mężczyzny jest w bardzo dużej części zacieniona, tak? Więc mamy z jednej strony postać, z drugiej strony jakby ona troszkę nie istnieje. Oczywiście, tak jak w przypadku innych kompozycji Tintoretto, mamy tu do czynienia z bardzo różnymi pozami dynamicznymi, więc no i też te kontrasty są naprawdę niebywałe, bardzo śmiałe. Tutaj te budynki, takie olśniewająco białe zestawy, one są z tym ciemnym, burzowym niebem.
Lewa strona obrazu dużo mocniej jakby oświetlona, skontrastowana jest z prawą, gdzie z jednej strony niby widzimy te postaci, ale jednak to wszystko jest dużo bardziej spowite w cieni, jest kontrast tych szkicowych tutaj postaci i w zasadzie też całej szkicowej architektury z bardzo tutaj już dokładnie opracowanym, wymodelowanym ciałem świętego Marka. I jeszcze jeden obraz z tej serii, czyli moment wcześniej, w zasadzie powinnam je pokazać w odwrotnej chronologii, bo to jest najpierw odnalezienie ciała, tak? Najpierw je znajdują, potem je wywożą. No i niebywała absolutnie tutaj też perspektywa jakichś podziemnych katakumb, gdzie mamy tylko gdzieś na końcu światło, tak jak właśnie w tunelu, które tutaj się na tych kolejnych arkadach tylko zaznacza te arkady, reszta jest spowita w ciemności. Niebywały skrót perspektywiczny tego ciała. Tutaj Tintoret odwołuje się na pewno do Masaccio, do wcześniejszych mistrzów renesansowych, włoskiego renesansu. To widać, że on jest naprawdę był obyty z tym, co zostało w Italii stworzone wcześniej, że to wszystko studiował. To naprawdę nie są przypadki. Widać, że on się bardzo, bardzo dużo uczył. No właśnie, i tutaj Tintoretto pracował nie tylko dla Scuoli z Świętego Marka, w której teraz jest szpital i generalnie tam się nie wchodzi, w tym wnętrzu nie ma obrazów, ale pracował też dla Scuola Grande di San Rocco. San Rocco, czyli Święty Roch, patron od zaraz, jeśli tak można, specjalizujący się w chronieniu przed właśnie zarazami, pandemiami. I teraz tutaj z tym zleceniem jest naprawdę historia niesamowita. W opisie życia czy twórczości Tintoretta znajduje się parę takich też troszkę złośliwości. Z jednej strony Vasari docenia kunszt Tintoretta, z drugiej strony pozwala sobie na takie tu zdania. I wielce zaskakujące jest, że mimo najdziwaczniejszego widzenia świata znajdował Tintoretto w domyśle stale pracę. Jeżeli bowiem nie wystarczyły stosunki ani przyjaźń, aby otrzymać zamówienie, to i tak wystarał się o coś, czy to dzięki niskiej cenie, czy przez darowanie czegoś, czy wymuszając coś, czy też w jakiś inny sposób. Niedawno, i teraz zaczyna się część dotycząca właśnie tego obrazu, na który patrzymy. To jest niesamowite, że mamy właśnie tak dokładne anegdoty o tych artystach. Niedawno, kiedy to dla Bractwa Świętego Rocha skończył wielkie olejne ukrzyżowanie, członkowie tej kongregacji postanowili sufit w swojej siedzibie dekorować obrazami cennymi i godnymi. Zaproszono do tego dzieła malarzy, jacy na on czas przebywali w Wenecji, aby zrobili właściwe i piękne projekty. To podkreślam, projekty. Zwrócono się więc do... No i właśnie znowu, przepraszam, te tłumaczenia polskie, włoskich imion, ale niech już będzie. Czytam, jak jest tu w tłumaczeniu. Zwrócono się więc do Józefa Salviatiego, Fryderyka Zuccari, który właśnie przebywał w Wenecji, do Pawła z Werony, Aola Veronese, i do Jakuba Tintoretta, jako warunek stawiając, by każdy z malarzy zrobił odpowiedni projekt i obiecując, że ten, którego praca okaże się najlepsza, otrzyma zamówienie na całość dzieła. Tak? Czyli najpierw jakiś projekt i potem, jak się spodoba, to będziemy rozmawiać o realizacji. Podczas gdy tamci starali się z całą pilnością wykonać swe szkice, wziąwszy wymiary, jakie były potrzebne dla całości, Tintoretto rozpiął ogromne płótno i bez niczyjej wiedzy namalował ze zwykłą sobie szybkością obraz, który usadził na przeznaczonym miejscu. Kiedy jednego dnia zeszli się członkowie kongregacji, aby obejrzeć projekty i wybrać jeden z nich, zobaczyli, że Tintoretto dzieło już skończył i wstawił na miejsce. Zirytowani tym stwierdzili, że oczekiwali rysunkowych projektów, a nie gotowego dzieła. Na to Tintoretto odrzekł, że jego zwyczajem jest w ten sposób projektować i że nie potrafi inaczej.
a że rysunki i modele muszą być właśnie tak wykonane, aby nikogo nie wprowadzać w błąd. I w końcu oświadczył, że jeśli nie chcą nagrodzić tej jego pracy, jego trudu, uwaga, to on im ją ofiaruje. Ostatecznie, mimo rozmaitych sprzeciwów, osiągnął tyle, że dzieło dotąd znajduje się na miejscu. No powiem, dodam od siebie, że nie tylko tyle, bo potem jednak, jakby to powiedzieć, członkowie Bractwa już się przyzwyczaili do tego, że Tintoretto zrobił to dzieło, więc namalował też wiele innych dla nich, więc naprawdę tutaj wykazywał się niesamowitą zapobiegliwością. W Scuoli, no właśnie, tak to wygląda, sama na piętrze tejże Scuoli. Można ją zwiedzać dzisiaj jak najbardziej. Na ścianach właśnie widzimy te olbrzymie kompozycje Tintoretta. Widzimy też sufit zdobiony różnymi właśnie malowidłami. To są znowu właśnie płótna przyczepione do sufitu. To nie są jakieś tam malowane na tynku malowidła. I cóż ja chciałam powiedzieć? Aha, no właśnie, to są wielkich rozmiarów obrazy, wielometrowe. I to jest tak, że właśnie rzuciłam też słowo fresk. No właśnie, ja na początku z kolei mówiłam o tym dostarczaniu materiału do Wenecji i tak dalej. No i z tym się wiąże bardzo ważna rzecz. Z jednej strony oczywista, Wenecja jest, wszędzie jest woda naokoło, tak? Naokoło budynków mamy zamiast ulic te różne kanały. I o co w tym wszystkim chodzi? No, że jeżeli artyści chcieliby malować freski, czy w ogóle malować jakieś malowidła, tworzyć na tynku, to one by raczej nie miały szansy przetrwania. No, wiemy, że nie przetrwały, że wiele prac, które były zrealizowane gdzieś na fasadach, na przykład Fondazione, te deski, one nie przetrwały. Więc w praktyce tworzono bardzo wielkich rozmiarów płótna, naciągano je na ramy i właśnie umieszczano, tak jak tutaj widzimy na ścianach między oknami, tak to całe powierzchnie są wypełnione. To widać też w kościołach. O ile pamiętam, sam Mojzy właśnie. To jest naprawdę niesamowite wnętrze. Zresztą w innych też, w kościele Świętego Rocha, który jest obok Scuoli Grande, mamy do czynienia właśnie z obrazami olejnymi na ścianach. One wypełniają całe przestrzenie jakby między tymi architektonicznymi podziałami. Tutaj zbliżenie jednego zmartwychwstania pędzla właśnie Tintoretta. Olbrzymie, robiące niesamowite wrażenie obrazy i jeszcze właśnie w takim, no tutaj w tej chwili są dosyć dobrze oświetlone przez różne takie potężne lampy, które tutaj, ale które dostarczały światła, ale tak naprawdę Tintoretto malował też uwzględniając naturalne światło, uwzględniając to, że troszeczkę to światło w tej sali będzie takie nie bardzo mocne, rozproszone, że tam będzie taki jakby lekki półmrok. On naprawdę o tym wszystkim myślał. I teraz te promienie, ale taka aura wokół niej, no tutaj daje Tintoretto opus temu swojemu to indywidualnemu stylowi, kiedy widać te pociągnięcia wyraźne pędzlem i one są takie bardzo dynamiczne. Po lewej stronie stojący, zaklęczący moczennik, żeby nie było. On klęczy i jest w takiej właśnie pozie no, adoracji. Stoi za nim z lewej jego brat, jego brat, natomiast po prawej synowie. A naprzeciwko dożej jest jego żona. A jeszcze raz chcę pokazać tego dobrze, tutaj teraz w takim ujęciu jakby 3/4 zasiadający na krześle, raczej nie tronie, w charakterystycznym nakryciu głowy, bardzo tak uważnie patrząc więc na Tintoretta, widać, że tutaj malarz świetnie też oddał jakby charakter tej osoby, takiej właśnie uważnego obserwatora. Wiemy, że ten Doża przez wiele lat starał się też o ten urząd, bo Dożowie byli wybierani. Tutaj były pewne analogie między właśnie, to była Republika Wenecka, między Republiką Wenecką a Republiką
Polską, dawną Rzeczpospolitą, jeżeli chodzi o ustrój. No, on w ogóle miał na swoim urzędzie dosyć duże trudności, bo w czasie jego rządów stoczona została z jednej strony bitwa pod Lepanto, sławna bitwa z Imperium Otomańskim, które parło cały czas, jeżeli chodzi o basen Morza Śródziemnego, na zachód. I Wenecjanie, którzy dysponowali wielką flotą, byli znakomitymi marynarzami, podróżnikami, kupcami i tak dalej, którzy mieli swoje, co tu dużo mówić, opanowali po prostu też znaczne linie terytoria, to po prostu mieli swoje punkty handlowe, ale też jednocześnie jakby twierdze w różnych częściach Morza Śródziemnego, między innymi w obecnej Chorwacji, na Krecie, na Cyprze. No i właśnie jeżeli chodzi o Cypr, no to w wyniku, co prawda zwycięskiej bitwy dla wojsk chrześcijańskich pod Lepanto, to jednak Wenecja musiała się zrzec Cypru. Więc dzieło wieńczące twórczość Tintoretta i nie tylko w Palazzo Ducale, w Pałacu Dożów, ale w ogóle wydaje się, że całą po prostu jego życiową twórczość, to jest raj. To jest sala senatu, największa sala w Palazzo Ducale. Rzeczywiście ona robi ogromne wrażenie. To jest nawet, kiedy dziś są tłumy turystów, to one po prostu giną w tej sali. W tym sensie, że jest to tak wysokie, przepastne wnętrze, że ono jakby, przytłacza swoją wielkością tych wszystkich, którzy tam są. Te obrazy olbrzymie, takie jak ten, który ma 9 metrów wysokości, naprawdę dominują nad całością. Ludzie zostają gdzieś w tej strefie tutaj takich boazerii prowadzonych dookoła sali. Kiedy popatrzymy sobie tutaj na to miejsce, gdzie zasiadał Doża, widzimy, że tutaj jakby możemy porównać sobie skalę, tak? Te postaci, które tutaj są namalowane, one są w skali ludzkiej, a czasem trochę większe, i to było naprawdę bardzo, bardzo trudne zlecenie, bo z jednej strony, nie dość, że wspomniany Doża musiał przeżyć jakby tą klęskę oddania Cypru, tego, że Wenecja utraciła Cypr, to jeszcze wydarzyła się ta zaraza, to jeszcze w Palazzo Ducale wybuchł pożar, który strawił znaczną część malowideł zdobiących ten piękny pałac. Wiem, że Tintoretto miał mało uczniów. Tutaj wyjątkiem jest Martin de Vos, paradoksalnie pochodzący z Niderlandów. Artysta, który przyjechał kształcić się, jak to było w tamtych czasach, więc osiągnął ten wiek mniej więcej 18 lat, udawał się w podróż artystyczną po inspirację, żeby się jeszcze dokształcać. No i właśnie Martin de Vos trafił do pracowni Tintoretta. I chyba tutaj, kiedy patrzymy na to, jedno z jego dzieł, Powietrze, przez alegoria powietrza, taka symboliczna sztuka, ten nagi mężczyzna uosabia powietrze. I oczywiście te wszystkie ptaki naokoło są jakby, mają pokazywać, tak, jakby przestrzeń. To, że się mogą unosić, więc jakby stąd to nagromadzenie ptactwa. No, myślę, że tutaj patrząc na ten obraz, widzimy Tintoretta, inspirację Tintoretta, prawda? W dynamice, w nagromadzeniu elementów, także w kolorystyce. I Domenico Teotocopoulos, znany jako El Greco, czyli mówiąc, tłumacząc z włoskiego na polski, po prostu Grek, zwany Grekiem, ten Grek, który pochodził z Kandia, zaraz przetłumaczę, pochodził z Krety, z miasta Kandia na Krecie, które należało wówczas do Wenecji. Przyjechał do Wenecji, żeby się dokształcać właśnie, i on nie był uczniem Tintoretta, ale niewątpliwie, kiedy patrzymy na to dzieło, na pewno widzimy Tintoretto, ten podział stref, ziemska, niebiańska, kolorystyka, te niezwykłe pozy postaci, pewne takie też wydłużenie, jakieś właśnie niezwykłe ułozowanie, to wszystko znajdujemy
na pewno Teodor Kopulos musiał widzieć, będąc w Wenecji, dzieła Tintoretta. Przepraszam, zrobiłeś tutaj przeskok. Tak, na zakończenie jeszcze chciałam pokazać i podkreślić raz jeszcze, jak właśnie trudne musiało być dla Tintoretta tworzenie, bo z jednej strony był ambitny, chciał stworzyć coś, jak artysta każdy, coś od siebie, zyskać zlecenia, z drugiej strony cały czas musiał się mierzyć, malując nawet taką ostatnią wieczerzę, która znajduje się w kościele San Giorgio Maggiore w Wenecji, musiał się mierzyć z takimi wzorcami, z Leonardem da Vinci, z taką uspokojoną sceną, nie wiem, czy tutaj mam zestawienie, nie mam. W każdym razie chciałam pokazać te dzieła w całości. Bardzo spokojna, symetryczna, wyważona scena i Tintoretto. Dynamika, perspektywa uciekająca gdzieś w głąb, kontrasty światła i cienia, ingerencja tutaj nadprzyrodzonych postaci, różne wymyślne pozy, kontrastowa kolorystyka. W Polsce znajduje się jeden obraz Tintoretta. I tutaj jestem skłonna rzeczywiście to uznać, bo oczywiście jak zawsze są różne takie próby przypisania dzieł, identyfikacji niektórych dzieł jako Tintoretto. Nie wiem, co do tego jestem przekonana, że tak jest. Portret weneckiego admirała, który znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie. Więc portret, tutaj nie zobaczymy aż tej niesamowitej maniery Tintoretta, takiej bardzo wybujałej i tak dalej. Niemniej jednak pięknie przedstawiona twarz. No może tutaj troszkę bardziej artysta poszalał, jeżeli chodzi o tło przedstawienie tego, nie wiem, nieba, trudno powiedzieć. To są jakieś takie skłębione chmury, a może to są jakieś wybuchy z armat, ze statków, bo tu mamy do czynienia przecież z admirałem. Więc no cóż, trzeba jechać do Wenecji, żeby zobaczyć dzieła Tintoretta. Wiedza Wenecję, powiedzmy, i te kościoły, czy te obrazy są jakoś opisane, czy trzeba mieć wiedzę, że w danym kościele jest obraz tego i tego malarza? Powiem tak, kiedy jest się już w Wenecji na miejscu, to w praktyce widziałam, że po prostu przy ważniejszych dziełach sztuki, no oczywiście, nie wiem, wchodzi się powiedzmy do tego z kościołu, gdzie ma, nie wiem, Tycjana na przykład i wszyscy wiedzą, znają z pocztówek obraz w niebo wzięcie Matki Boskiej. Natomiast są boczne ołtarze i na tych bocznych ołtarzach, gdzie są te, powiedzmy, mniej znane publiczności obrazy, ale jakże cenne właśnie i Tycjana i Tintoretta, znajdują się zwykle karteczki z opisami, z nazwiskami, więc tak to wygląda, ale nie we wszystkich. Rzeczywiście warto, dziękuję za to pytanie, warto się troszkę przygotować i wpisać sobie, chociażby poszukać w internecie, nie wiem, gdzie są obrazy Tintoretta. Nie wszystkie z tych kościołów będą też otwarte, chociaż zwykle są. Aha, no i w Italii jest oczywiście taka praktyka, to nie trzeba się dziwić, bo jest takie prawo, że generalnie wszystkie budynki jakby należą do państwa, te kościelne, więc jakby jeżeli jest jakiś bardzo zabytkowy kościół, no to tam musimy uiszczać jakieś tam drobne opłaty za wstęp, bo no, po prostu jakby no, to jest własność, tak jak muzea, inne budynki publiczne, tak? Więc stąd właśnie opłaty i właśnie no, trzeba się liczyć z tym, że są jakieś tam, powiedzmy, nazwijmy to poza nabożeństwem, godziny wstępu.